Partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma inwestycyjna eToro. Rejestrując się przez link pod tym filmikiem, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. Ostatnio coraz częściej, na przykład w komentarzach, prosicie nas o to, byśmy przeanalizowali jakąś polską spółkę. Więc dzisiaj pod lupę trafia Dino Polska i od razu wyjaśniam, dlaczego z tych wszystkich polskich spółek bierzemy pod lupę właśnie Dino. Bo my skupiamy się przede wszystkim na długoterminowym inwestowaniu i dwa podstawowe kryteria, które taka spółka do długoterminowej inwestycji powinna spełniać, to rosnące przychody oraz rosnące zysk netto. I dopiero gdy te dwa kryteria są spełnione, mamy podstawy do dalszej analizy, bo wtedy wiemy, że spółka generuje dla inwestora wartość. Jednak same rosnące wyniki finansowe to jeszcze za mało, bo kolejnym kryterium, które spółka powinna spełniać, aby przyłączyć się do portfela inwestycyjnego, to atrakcyjna wycena. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, czy spółka, będąca właścicielem sieci sklepów spożywczo-przemysłowych Dino, w tej chwili jest atrakcyjnie wyceniona i czy warto się nią zainteresować w kontekście długoterminowej inwestycji. Więc jeżeli to brzmi ciekawie, to zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk i w dzisiejszym odcinku dokładniej przeanalizujemy spółkę Dino Polska. Dino Polska to polska sieć sklepów spożywczo-przemysłowych założona w 1999 roku przez Tomasza Biernackiego. Tomasz Biernacki bardzo ceni sobie swoją prywatność i do niedawna nawet nie dało się znaleźć ani jednego zdjęcia przedsiębiorcy. Jednak wraz z powiększającym się sukcesem jego sklepu coraz wyżej przesuwał się w rankingu najbogatszych ludzi Polski, więc dzisiaj Biernacki w 51% kontroluje spółkę Dino Polska, której wartość przekracza 33 miliardy dolarów, czyli wartość majątku Biernackiego opiewa na ponad 17 miliardów złotych, a to czyni go trzecim najbogatszym Polakiem. Sklepy sieci Dino zlokalizowane są głównie w małych i średnich miastach oraz na peryferiach dużych miast. Sklepy oferują klientom około 5000 pozycji asortymentowych, a każdy ze sklepów posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane głównie z zakładów mięsnych Agro Rydzyna, których Dino jest wyłącznym dystrybutorem. Sieć posiada ponad 1800 placówek, które skoncentrowane są w zachodniej części Polski. Szybki wzrost liczby sklepów wymusił przekształcenie firmy do spółki akcyjnej, po czym w 2017 roku Dino debiutowała na polskiej giełdzie. Średnioroczny wzrost liczby sklepów przekracza 28% i w tej chwili wychodzi na to, że na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce jest średnio 4,8 sklepów Dino. Aktualnie spółkę kontroluje założyciel, czyli Tomasz Biernacki. Jak już wspomniałem, ma on większościowe udziały w firmie. Pozostałe 49% rozłożone jest po wielu funduszach oraz pozostałych inwestorach. Fundusze posiadające udziały w spółce trzymają razem ponad 12 milionów akcji, a to oznacza, że w wolnym obrocie dostępnych jest ponad 35 milionów akcji i ta liczba jest stała, a to innymi słowami oznacza, że spółka nie rozwadnia się ani nie zwiększa udziałów akcjonariusza. Przechodząc do wyników firmy. Dino Polska, jak już wiemy, spełnia podstawowe kryteria do długoterminowej inwestycji, bo rosną zarówno przychody, jak i zysk netto. Rośnie również zysk na akcje, bo liczba dostępnych w wolnym obrocie akcji się nie zmienia. To są dobre znaki. Wyniki te utrzymują trend wzrostowy i według najświeższych danych tempo wzrostu nie spada. Jednak porównując spółkę z największym konkurentem, czyli siecią sklepów Biedronka, która należy do portugalskiej spółki Jeronimo Martins, zakładać można, że w następnych latach tak wysokie tempo się nie utrzyma. Kiedy liczba sklepów Biedronki przekroczyła 2000, to było w 2012 roku, wtedy jej dalszy wzrost znacząco spadł. I nawet jeśli Dino miałoby rozwijać się jeszcze szybszym tempem niż wtedy Biedronka, można zakładać, że spółka za kilka lat przekształci się z rozwijającej się spółki do spółki rozwiniętej. I jeśli tak się stanie, możliwe, że firma zacznie wypłacać dywidendę. W tym momencie tego nie robi. Sama spółka zakłada, że tempo wzrostu nie zwolni, a dla naszej analizy dodajemy margines bezpieczeństwa i przyjmiemy, że tempo wzrostu będzie stopniowo spadać, wtedy też wycena powinna maleć. Aktualny wskaźnik ceny do zysku, czyli wskaźnik, który informuje, jak drogie są akcje w stosunku do generowanego zysku, znajduje się powyżej średniej na poziomie 42, więc zakładając, że tempo wzrostu zysków spółki nie utrzyma się w przyszłości na tak wysokim poziomie jak obecnie, również
również ten wskaźnik w kolejnych latach powinien spaść i dlatego pod tym względem spółka stanie się atrakcyjnie wyceniona, jeśli w następnych kilku miesiącach wskaźnik ceny do zysku spadnie w okolice około 30. Wraz z dłuższym okresem czasowym wskaźnik ten powinien dalej spadać, ale spadek ten może przyjść razem ze wzrostem ceny akcji i w takim scenariuszu zyski spółki po prostu będą rosły szybciej niż kurs akcji. Jednak spadający trend wyceny informować będzie, że firma powoli schodzi ze ścieżki spółki rozwijającej się do spółki rozwiniętej. Teraz dwa słowa o zadłużeniu. Sam poziom zadłużenia sięga 57%, co jest względnie wysokim poziomem zadłużenia. W okresach rozwoju wyższy wskaźnik zadłużenia jest tym korzystniejszy, im niższe mamy stopy procentowe i gdy istnieje jednocześnie pozytywne otoczenie rynkowe. A kiedy przychodzi BESSA, wyższy wskaźnik zadłużenia wywołać może w spółce kłopoty finansowe. Dlatego dla takich firm korzystne jest zmniejszanie swoich długów w momencie, gdy rosną stopy procentowe. Przy DINO w dłuższej perspektywie zauważyć można, że zadłużenie to spada, a to potwierdza, że firma powoli przekształca się właśnie ze spółki rozwijającej się firmy rozwiniętą. Dodatkowo rosnące stopy procentowe w pewnym stopniu już wymuszają ten proces. Dlatego DINO Polska wydaje się dobrze dostosowywać do zmieniającego się otoczenia. Teraz jeszcze krótka analiza wykresu. Trend kursu akcji potwierdza, że do czynienia mamy z silną fundamentalnie spółką i ostatnie załamanie cenowe doprowadziło w spółce do największej korekty kursu akcji w historii. Spadek przekroczył 36%. Obecnie najbliższym poziomem wsparcia jest cena około 300 zł za akcję. Kolejny poziom wsparcia to dołek ostatniej korekty, jest to strefa 250-240 zł za akcję. Najbliższy opór to z kolei ostatni historyczny szczyt kursu akcji, czyli okolice około 375 zł za akcję. Technicznie zbliżenie się kursu do 300 oraz do okolic 250 zł są poziomami, które można wykorzystać do zakupu, zabezpieczając całość poniżej 240 zł. Fundamentalnie z kolei spółka interesująca będzie przy niższej wycenie, którą osiągnie wtedy, gdy cena akcji zawróci w okolicy 250 zł. Więc podsumowując, technicznie można się orientować po wsparciach, podążając za głównym trendem wzrostowym. Z kolei fundamentalnie DINO Polska spełnia podstawowe kryteria, jakie powinna spełniać inwestycja długoterminowa, ale przy aktualnej wycenie ryzyko do dłuższej konsolidacji lub też do ponownego zejścia kursu akcji jest dosyć wysokie. No i na koniec dodam, że ani ja, ani Daniel nie jesteśmy w posiadaniu akcji tej spółki, aczkolwiek Daniel od czasu do czasu traduje ją, ale nie inwestuje w nią długoterminowo. Także tyle na dzisiaj. Daj nam proszę znać, co ty myślisz o DINO. Czy masz ją w portfelu lub przymierzasz się do zakupu? Czy ją tradujesz, czy może inwestujesz w nią długoterminowo? Daj nam proszę znać w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko, więc jeśli odcinek ci pomógł, to miło, jak zostawisz łapkę w górę, jak dasz nam subskrypcję z dzwoneczkiem. Mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, który wyjdzie już niedługo. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć!